Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. 19 dzień listopada, czwartek, a więc pora na magazyn Ring TVP Sport, na który zapraszają Piotr Agiełło i Sebastian Szczęsny. Dzisiaj program szczególny, dzisiaj program wyjątkowy, to z tego prostego względu, że jutro mija druga rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich trenerów boksu, Andrzeja Gmitruka, i sporo właśnie na temat Andrzeja będziemy mówić w dzisiejszym programie wspólnie z zaproszonymi gośćmi, wspólnie z gośćmi, z którymi będziemy się łączyć oczywiście przez internet, a więc proszę zobaczyć, o czym dzisiejszy, chyba specjalny, tak można powiedzieć, program. Był dwukrotnie wybierany trenerem roku przez magazyn Box. Spod jego ręki wyszli medaliści Igrzysk Olimpijskich i zawodowy mistrz świata Tomasz Adamek. Gdyby żył, miałby dzisiaj 69 lat. W programie wspomnimy Andrzeja Gmitruka w drugą rocznicę jego śmierci. To będzie trzecia obrona pasa międzynarodowego mistrza Polski. Damian Wrzesiński gotowy do walki z Luisem Angelem Biedasem w walce wieczoru gali Tymex Boxing Night 14. Faworyci nie zawodzą. W Wałczu czas na finały 91. Mistrzostw Polski w boksie. Nie Agit Kabayel, nie Manuel Czar, nie Tony Yoka, a Huey Fury, kuzyn słynnego Tysona, będzie kolejnym rywalem Mariusza Wacha. Walka w Londynie 12 grudnia na gali Joshua Pulev. Dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiali o postaci Andrzeja Gmitruka, trenera, wybitnego trenera, którego tak bardzo nam przecież brakuje. W naszym studiu znakomici goście. Ostatni medalista olimpijski w boksie, Wojciech Bartnik. Witamy pięknie. Dobry wieczór, witam serdecznie. I wychowanek Andrzeja Gmitruka, Maciej Sulęcki. Witamy serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, Bredley. No i drodzy Państwo, zaczniemy w takim razie od wspomnień, od tego, co Andrzej Gmitruk budował przez lata, więc polski boks. Piotrek wspomniał o gościach w studiu, więc o Wojtku Bartniku, Maćku Sulęckim, a szanowni Państwo, z nami jest także osoba, która swego czasu bardzo mocno związana była z Andrzejem Gmitrukiem, a więc via Skype witamy serdecznie Mateusza Masternaka, naszego byłego mistrza Europy. Mateusz, witamy Cię również gorąco w naszym programie. Programie specjalnym, programie, w którym będziemy wspominać, bowiem jutro to, o czym mówiliśmy, druga rocznica śmierci Andrzeja Gmitruka. Maciek, do Ciebie pytanie. Bez dwóch zdań, świat polskiego boksu stracił w tragiczny sposób kogoś, kto był takim kołem zamachowym, kołem napędowym, jeżeli mówimy o naszym boksie. No tak, na pewno stracił mentora. To na pewno z wielkiego człowieka. Wiedzę, jaką posiadał trener Gmitruk, którą zabrał do grobu i prawdopodobnie przekazał jej tak, na pewno by chciał i miał sobie takie życzenie. Jest nieoceniona i na pewno nie do zastąpienia. I ja uważam, że umarł papa Sztam, zmarł trener Gmitruk i ciężko szukać teraz takiego klasy trenera tym razem w Polsce, więc to jest strata bardzo ogromna. Tym bardziej też powtarzam, że trener Gmitruk tak zmarł tak nagle, tak niespodziewanie, że nie przekazał tej wiedzy, którą miał. No właśnie, bo my nie byliśmy na to przygotowani. Nigdy nie jest dobry moment na śmierć, ale to jest tak, że kładziemy się wieczorem, wstajemy rano i nagle dowiadujemy się, że nie żyje Andrzej Gmitruk. Człowiek, który wylewał fundamenty pod ten boks przez tak naprawdę całe swoje sportowe życie. Postać absolutnie, Wojtek, wybitna, jeżeli chodzi o polski sport. Tak, tak. Ja powiedziałbym tak w skrócie, że żył bardzo szybko i dynamicznie. Robił rzeczy niesamowite, rzeczy, które ekspresyjne były w jego wykonaniu. Już w wieku 24 lat, już wówczas przejął pałeczkę trenera, był trenerem kadry narodowej juniorów, jak pamiętam. Potem zaraz po 2 latach pracy z młodzieżą był trenerem Legii Warszawa. No i wiadomo, szkolenie wspaniałych zawodników, takich właśnie jak Szerba, jak Kosedowski, gdzie oni później zdobyli medale na Olimpiadzie w Moskwie. Także sukces za sukcesem w wykonaniu trenera Andrzeja Gmitruka. Mateusz, Maciek wspomniał tutaj o tym, że nie zdołał przekazać tej całej swojej absolutnie wielkiej wiedzy. Zgadzamy się z tym, bo odszedł tak nagle, odszedł błyskawicznie. Natomiast jak ty wspominasz osobę Andrzeja Gmitruka? Jak ty odbierałeś to, co przekazywał ci, kiedy przygotowywaliście się wspólnie? No ja w pierwszej kolejności chcę powiedzieć, że brakuje mi świętej pamięci trenera. Rozmów telefonicznych, spotkania, żartów, po prostu przebywania razem. Jednak ponad 10 lat na sali zrobiło inaczej, zajęło to w mojej psychice
miejsce w moim życiu sportowym, jak również prywatnym, bardzo dużo miejsca. Zawsze trenerowi powtarzałem, bo trener mówi, że nie, ja już jestem stary, coś mówi. To ja mówię, panie trenerze, niech pan trener pamięta. Jeszcze musi pan trener trenować moje dzieci. No niestety przyszedł bardzo nieoczekiwanie, no i przede wszystkim za szybko. 67 lat na kogoś takiego jak trener Gmitruk, to zdecydowanie nie było czas, pora ani miejsce. Co do przekazania, no to trener Gmitruk był człowiekiem i trenerem bardzo uniwersalnym. Bardzo dużo widział, miał tak zwane taką czujkę, taki instynkt, że on nie musiał trenować, robić badań, wszystkiego. On po prostu popatrzył na sparring, popatrzył na worek, na tarczę i mówił, Mateusz, dzisiaj robimy więcej, mniej, jedź do domu, odpocznij. Nieraz wydawało mi się, że to jest takie, nie wiem, że trener po prostu nie chce się w 100% angażować. Ale jak zawsze, jak się posłuchałem, to musiałem mu przyznać rację, że wychodziło na jego. Co do przekazania wiedzy, no myślę, że trudno jest powiedzieć, jak my, powiedzmy, ta generacja pięściarzy, z którymi współpracował i później jakby zaczniemy swój drugi etap życia, powiedzmy, trenerskiego, jak my będziemy wyglądać, czy wtedy to, co on nam przekazał, będzie funkcjonować, czy będziemy pamiętać, tak dalej. Ja tak w głębi duszy dalej uważam, że moim trenerem jest Andrzej Gmitruk i wydaje mi się, że na pewno nie tyle, ile bym chciał, ale na pewno części jego wiedzy i schedy będę kontynuował to razem. No i tego byśmy sobie oczywiście, Mateusz, życzyli, bo czekamy na trenerów boksu olimpijskiego, boksu zawodowego w Polsce. Drodzy Państwo, zanim porozmawiamy dalej oczywiście o Andrzeju Gmitruku, to proponujemy rozmowę Sebastiana Szczęsnego z wdową po Andrzeju Gmitruku, panią Agnieszką Grudzień-Gmitruk. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy tej najbliższej absolutnie osoby Andrzeja Gmitruka, bo te wspomnienia pomimo tych 2 lat, ale co to jest 2 lata, one są bardzo silne w dalszym ciągu. Agnieszko, jutro 20 dzień listopada, 2. rocznica śmierci Andrzeja Gmitruka. Mówi się, że czas goi rany. Prawda czy nie? Pewnie coś w tym jest. Natomiast u mnie to wcale nie jest na tą chwilę tak, a wręcz mam wrażenie, że jest odwrotnie. Że to wszystko, co się wydarzyło, to teraz jest jeszcze bardziej trudne. Ta rzeczywistość stała się tak namacalna bez niego. Ja pamiętam, no że... i nie. Ja na tą chwilę nie mogę powiedzieć, że czas leczy rany. Nie. Mm-hmm. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że Andrzej tak naprawdę cały czas żyje. W tobie, w Emmie, w waszej córce, że on tak naprawdę jest cały czas z wami. No tak, tak. I to jest prawda, wiesz, bo ja z nim codziennie rozmawiam. Nie ma dnia, żebym o nim nie myślała. Zdarza się, że no wygląda to, pewnie wyglądałoby to z boku trochę na wariactwo, ale ja potrafię do niego mówić, nawet czasem złośliwie kłócić się z nim o coś, że z czymś mnie zostawił, a z drugiej strony zaraz się z nim śmiać, że zobacz, jak to pięknie. Szczególnie jak patrzę na Emmę, patrzę w cudzysłowie oczywiście, bo Emma jest bardzo podobna do Andrzeja. Co to znaczy bardzo podobna? To znaczy jaka? To znaczy ona ma tak strasznie dużo z jego zachowania. Ma takie same emocje, taką samą fajną energię, takie ciepło, jakie miał Andrzej. Był bardzo wesołym, był takim człowiekiem z taką żartobliwą złośliwością czasami, ale bardzo, bardzo na poziomie. Co cię w nim denerwowało? Może tak zapytam. Tak sobie najbardziej trafnie o tym myślę. To Andrzej był bałaganiarzem i to mnie chyba denerwowało. No w czym to się przejawiało? Ale był takim bałaganiarzem, który miał kontrolowany bałagan. Przejawiało się to w tym, że robił dużo rzeczy naraz. Jedno zaczynał, nie kończył, za następne się brał, potem wracał z powrotem do tego, co zaczął. W międzyczasie rozmawiał przez telefon, gdzieś zostawił klucze, których potem szukał i angażował w to wszystkich, no, dokumenty, okulary, a potem okazywało się, że z tym wszystkim miał nad tym on tylko taką fantastyczną kontrolę, taki kontrolowany chaos. A powiedz mi, Agnieszko, czy ty też miałaś takie poczucie, jak ja, ty jako jego żona oczywiście, która przebywała z nim praktycznie cały czas, że to był człowiek, który był w wielu miejscach naraz? No, tak to wyglądało. Potrafił być ze mną w domu, z nami w domu, a jednocześnie być w pracy.
o czym wszyscy wiedzą, na telefonach, na wywiadach i tak dalej. A był też w pracy, potrafił być w pracy i jednocześnie być z nami, ze mną w domu, bo zdarzały się czasem takie momenty, kiedy komentował. No i jest przerwa w trakcie walki, prawda? I w tym czasie dostawałam od niego SMS-y. Andrzej Gmitruk w domu, jako osoba prywatna, Andrzej Gmitruk jako twój mąż. Co on najchętniej w domu robił? Czy on, w jaki sposób on się resetował? W jaki sposób, czy on potrafił żyć bez boksu w domu, żeby wyczyścić głowę czasami? Co takiego robił? Znaczy, no wiesz, to odbywało się tak, że no, wykonywał zupełnie normalne, prozaiczne czynności, nie wdając się w szczegóły, no bo jest tego mnóstwo, tak? I w międzyczasie rzeczywiście resetował tą swoją głowę, ale jak trzeba było, no to odbierał telefon i był w międzyczasie doskonałym kucharzem na przykład, bo coś gotował. A właśnie, tutaj mówiąc o tym chaosie, to mogłabym tak fajnie przypomnieć sobie w głowie i teraz innym, że jak gotował, to ja się starałam nie wchodzić do kuchni. Dlaczego? No, z tego prostego względu, że on po prostu był tak twórczy, że wszystko mu było potrzebne. No ale potem efekt był bardzo smaczny. 2 lata mijają od śmierci Andrzeja i były te zapowiedzi różnych. Jak ty odbierasz ten okres po tych 2 lat, które minęły od jego śmierci? Czy z tych zapowiedzi pomocowych, różnych i tak dalej coś zostało, czy jednak rzeczywistość to wszystko brutalnie zweryfikowała? Najważniejsze, żebyśmy pamiętali, a chociażby dzisiejsze nasze spotkanie tutaj mówi o tym, że pamiętamy, prawda? I dziękuję bardzo. Ja w ogóle wszystkim chciałabym podziękować raz jeszcze, bo do końca życia będę dziękować za pomoc, którą dostałam zaraz po tym, jak Andrzej odszedł. W takiej sytuacji, w jakiej się znalazłam, czyli z moim zdrowiem i z tym, z czym przyszło mi się zmierzyć, tak? I wtedy dostałam ogromne wsparcie ze strony obcych, zupełnie nieznanych mi osób. O ile znali Andrzeja, no to ja byłam dla nich obcą osobą, tak? Ale przez tą pomoc, przez to wsparcie poczułam, że jest on dla nich, czy był bardzo ważny. Chciałabym być bardziej samodzielna i takim moim marzeniem jest zobaczyć, jakkolwiek zobaczyć. To znaczy tak, żebym nie wpadała na coś, żebym nie musiała dotykać ściany idąc, tak? Mhm. Mam nadzieję, że jednak znajdę, ja to tak nazywam, tego zegarmistrza, który naprawi mój zegarek, tak żebym mogła sobie jeszcze dobrze zorganizować ten czas, który został. Bardzo chciałem podziękować Agnieszce za to, że zgodziła się z nami porozmawiać. Agnieszko, tak jak tutaj wszyscy siedzimy, my tu w studiu, Mateusz Masternak u siebie w domu, a kibice, wszyscy, którzy oglądają przed telewizorami, że na pewno znajdziesz tego zegarmistrza, który naprawi ten twój życiowy zegar. I mówimy tutaj oczywiście o wzroku Agnieszki i że zobaczysz w końcu, że jeszcze to na przykład ukochaną Emmę zobaczysz. Tak wspomina Agnieszka, swojego męża, Andrzeja Gmitruka. I faktycznie, bo tak słuchając tego, o czym ona mówi, Andrzej był taką, Maciek, osobą, która w wielu miejscach naraz by o tym już legendy krążyły. Kto do niego dzwonił, gdzie Andrzej był, gdzie go nie było, ale był taką osobą, która po prostu łapała ileś tam srok za ogon. Andrzej Gmitruk był człowiekiem, jedyny człowiek, którego zna, który potrafi być w Warszawie i w Chinach jednocześnie. No więc to było coś niesamowitego, to było no, niesamowita, barwna postać. Człowiek, który przede wszystkim, żeby wymyślać nieraz takie swoje legendy, potrzeba do tego takiej inteligencji, on z rękawa nagle potrafi powiedzieć różne rzeczy i naprawdę ja się trochę śmiałem, jak to Agnieszka opowiadała, że trener był taki, że on gdzieś coś położył, zostawił, nie wie gdzie, umówił się, zapomniał, mówi to teraz moi znajomi, przyjaciele, rodzina mają takie same problemy ze mną, tak? I może dlatego się fajnie się z trenerem dogadywaliśmy, ale rzeczywiście trener był człowiekiem, no, wulkanem energii, tak? No to już powtarzaliśmy, mówiliśmy, będziemy to ponaglać, ale to był tylko fakt. Ja mówię, a drugiego takiego człowieka nie znam, bo no, wziąć się za kilka rzeczy i robić po połowie tych rzeczy i w końcu finał jest taki, że on zrobi wszystko dobrze, no to jest fenomen, tak? No właśnie, bo tutaj z jednej strony, Wojtek, wspominamy o inteligencji Andrzeja Gmitruka, z drugiej też boks po prostu dawał mu ten napęd. Ja pamiętam, że kilka dni po śmierci Andrzeja Gmitruka spotkałem się z redaktorem Włodzimierzem Szaranowiczem tutaj w studio naszym i redaktor wspominał o tym, że to jest chyba 4. młodość Andrzeja Gmitruka, którą przeżywa dzięki takim ludziom jak Maciek, jak Mateusz, czyli ten boks, który go po prostu napędzał przez całe życie.
Tak, na pewno. Był wspaniałym motywatorem. Potrafił zmotywować nawet tych zawodników, którzy już mieli swoje lata. Takim zawodnikiem byłem ja. W wieku 40 lat jeszcze zaaranżował mi kilka pojedynków. No, także tutaj no, dla niego zmotywować kogoś to była chwila. Tylko spojrzał, mówi, nie, spokojnie, ten twój rywal jest do zrobienia, wciągniesz go nosem. Także nie musisz się obawiać, ale trzeba trenować, trzeba być skupionym. No właśnie, Mateusz, bo ja ciebie chciałem o to zapytać, o ten przekaz Andrzeja Gmitruka w czasie walki, bo oczywiście prowadzić zawodnika to jest jedno, natomiast druga rzecz to jest dotrzeć do niego w odpowiedni sposób w narożniku, w przerwach między poszczególnymi rundami, kiedy ma 60 sekund na to, by coś przekazać. On to potrafił. Tak, ale myślę, że to zawdzięcza swojej osobowości. Po prostu nieraz jest tak, że ktoś mówi i się go nie słucha, a ktoś mówi może właśnie też chaotycznie, a się go po prostu słucha, ale to tylko dlatego, że on mówi mądre i potrzebne rzeczy, które w danym momencie są dla ciebie najważniejsze. No, taką uwagę kiedyś, pamiętam, Maciek Miszkin poczynił, mówiąc, że Andrzej Gmitruk, gdybyś jutro wychodził do Roya Jonesa Juniora, to on by w tobie wpoił taką nadzieję, że ty byś był przekonany, że tego Roya po prostu zdmuchniesz, no bo kto to jest, skoro Andrzej Gmitruk wmawia ci, że jesteś pięściarzem, który sobie z tym Royem Jonesem poradzi. Mówimy o tej pracy w narożniku, bo chcielibyśmy przypomnieć państwu takie, powiedziałbym, kamienie milowe, jeżeli chodzi o te przemowy Andrzeja Gmitruka, o to, jak motywował swoich pięściarzy. No jest to naprawdę kino dobrej akcji. Nie przyjmuj tej wymiany jeszcze. Jeszcze jest czas, każdą rundą usiądzie. Nie ma uników rotacyjnych, nie ma punkt dystansu. Kurczę blade, nie będę klął. Przepuszcza szatę w gardzie. Zwód do tyłu, lewy, prawy, lewy sierp kontrujący. Nie ma bitki. Jak to mówią, okej? I cały czas pressing, lewa ręka, jak ruszy, od razu 3-4 kontrujące ciosy. Masz czas go wykończyć. Jeszcze, czekać. Wołają was moje oczy. No, spokojnie. Tak na wojnie! Wy się nie zacznie. Krzyczą. Cześć, pięknie, cudownie! Artysta jesteś! Artysta, prawa ręka! Cały czas to samo. Artysta jesteś! Dawaj! Bądź daleko, czy dołem! Bądź dołem jeszcze! Artysta jesteś! Ruszaj się! Dawaj! Andrzej Gmitruk konkretnie podsumuje te popisy niepotrzebne Artura Szpil. O kurwa! Zeszło piętna mi stukankę, to se tak boksuj, k***a, co ja mam, jasne? Mówię blok! No jasne, cholerni! Prowadzisz ten pojedynek! Człowieku, co ty wyprawiasz? Idziesz z bloku, podwójny prawdy, konsekwentnie! I kombinacje, 3-4 ciosy, kończysz dołem! 3-4 ciosy, kończysz dołem! Andrzej Gmitruk w akcji, w narożniku. On żył niesamowicie walką każdego ze swoich pięściarzy, ale nie tylko w tym dniu walki szczególnym, ale także podczas przygotowań. Ja pamiętałem, Maciek, zresztą za chwileczkę, bo dwa pytania mam do ciebie. Pierwsze to takie, pamiętasz te przemowy w narożnika, tylko twoja mina, wielkie oczy, tylko okej, powtarzane jak mantrę. Chcę powiedzieć, że tak, że trener był, emocje doskwierały, no takie, mówię, to my tylko my, trenerzy, zawodnicy jesteśmy, wiem, jakie tam są emocje w narożniku, kiedy jest walka, naprawdę na wysokim poziomie, to jest... No to jest niepodrobne do podrobienia, nie da się tak podrobić. I trener do końca był dżentelmenem. Kurczę, brat, nie będę knął. Wiesz, on wiedział, że jest kamera, że jest mikrofon. Aczkolwiek wtedy się na to nie zwraca uwagi. Natomiast to też pokazuje twarz osoby Andrzeja Gmitruka. I druga rzecz, Piotrek, razem byliśmy przecież na przygotowaniach, kiedy przygotowałeś się do walki z Danielem Jacobsem, kiedy miałeś sparingi na przykład z Markiem Heffronem. Ja widziałem, jak Andrzej Gmitruk, kiedy pozwolił wam się pobić wspólnie z Markiem Heffronem, kiedy były takie dwie rundy naprawdę, kiedy całe Warszawskie Centrum Atletyki, czyli WCA, stanęło, przyszło i oglądało. I Andrzej tak założył rękami, patrzył i zero emocji na jego twarzy. No, wiesz co, nie wiem z czego to było w ogóle, wiesz, dlaczego tak akurat. Ja pamiętam zawsze, że trener Gmitruk rzeczywiście bardzo rzadko dał nam taką wolną rękę, wolną amerykankę na treningach, na sparingach przede wszystkim. I tutaj rzeczywiście wtedy, ja również pamiętam te sparingi z Markiem, bo to były naprawdę ostre sparingi, bardzo ostre.
No i trener Dzmitruk pozwalał, tak. Natomiast, no, tak jak mówię, doświadczenie, fachowe oko, no, zjadł zęby na tej dyscyplinie sportu i widział, tak, że mimo tego, że się tam dobrze z czaskami wióry lecą, to wielkiego zagrożenia nie miał. No wiadomo, no, tak jak poleci cios, no to może być gleba, tak. Natomiast było zachowane takie sportowej, fajnej, przyjacielskiej atmosferze. I trener Dzmitruk nie zareagował. Wydaje mi się, że jakby przychodził to z taką już ze złości sportową, w taką złość personalną, to na pewno trener Dzmitruk by zwrócił uwagę i by to przerwał. Ja myślę, Wojtek, że trener Dzmitruk miał taki piękny umysł do boksu, bo on był w stanie dostrzec to, czego nikt absolutnie nie widział. Gdzieś po ustawieniu lewej nogi, po jakimś delikatnym przyruchu, trener już wiedział, czego ten rywal mojego zawodnika za chwilę będzie chciał przygotować dla mnie. Tak, ja myślę, że on po prostu tym boksem żył. On, kiedy przebudził się w nocy, to wstał i już myślał o tym, jak ten jego zawodnik, jak ten Maciek ma wejść do ringu, jak ma zaboksować. Ja jestem pewien i święcie przekonany jestem, że on po prostu tym żył cały czas. Nie mógł zasnąć, bo myślał, jaką taktykę obrać na. Ale żył. Wiesz co, ja przypominam sobie taką scenkę. To była ostatnia gala, którą razem z Andrzejem komentowałem. Gala ze Stanów Zjednoczonych. I nagle była jakaś tam kombinacja Nico Hernandeza, dobrego amerykańskiego pięściarza, i trener Dzmitruk, siedząc w dziupli, i inicjuje te ciosy. Cały czas się rusza. No jest zapamiętać to, bo stwierdził, że ta akcja może się przydać takiemu Maćkowi, czy powiedzmy Mateuszowi, czy może jeszcze innemu. Ale my garściami czerpaliśmy przecież z Andrzeja. Pamiętasz, Piotrek, kiedy były wielkie gale, wielkie walki na naszej antenie i my chodziliśmy, Andrzej, nie wiem, ta akcja na tego pięściarza, a na tego pięściarza. Mówi, na tego to spokojnie, proszę bardzo, to on musi zrobić to. Natomiast Mateusz, do ciebie chciałbym wrócić i chciałbym cię zapytać to, o co zapytałem Agnieszkę. 10 lat, jak mówisz, współpracy twojej z Andrzejem Dzmitrukiem, o wartości sportowej, no to tutaj wiadomo, to jest poza wszelką dyskusją. Powiedz mi, a czy było coś, co cię u Andrzeja Dzmitruka może nie tyle denerwowało, ale co mierziło, irytowało może w jakiś sposób? Coś, co ci się nie do końca u niego podobało? Pan Andrzej był tak barwną osobą, że generalnie to wszystko, nawet co robił źle, to później wychodziło na dobre. Co mnie czasami denerwowało, to nie wiem, ja generalnie zawsze byłem tą osobą taką nadgorliwą, która wchodziła na sali i chciała naprawdę zrobić olbrzymią pracę, a nieraz tak wyglądało, że ja nie wiem, tu zatejpowałem sobie ręce, wszystko przygotowane do worków, do tarczy, do czegoś, a trener Dzmitruk, zrobiliśmy 5-6 walk ścienie i mówi, dobra, koniec, jutro popracujemy. I tak mówię, Boże, ciągle jest to jutro. Mówię, a kiedy będzie dziś? No ale później efekt z tego wychodził naprawdę dobry. Ja jeszcze tutaj chciałem podkreślić takie wartości trenera, które mają wybitni trenerzy powiedzmy starej daty, ale oczywiście w tym dobrym znaczeniu. Na przykład świętej pamięci trener, on nigdy nie ustawił się z zawodnikiem na równi. Ja nigdy na przykład po zwycięstwie, dobrej walce, udanej gali, to on z zawodnikiem mógł wypić lampkę wina, nie więcej, lampkę szampana, koniec. My nie jesteśmy, ja jestem trener, ty jesteś zawodnik, my przy jednym stole nie siedzimy. Niby wstał, gdzieś wyszedł, ale trudno było z nim usiąść, w cudzysłowie, jak kolega z kolegą, posiedzieć, pogadać i nie wiem, wyciągnąć jakieś wnioski czy coś. Nie. Jeszcze jedna, nie wiem. Ja nieraz, nie wiem, obejrzałem jakiś fajny pojedynek, nie wiem, Lomoczenka, Usyka czy tam kogoś. Trochę nakręcony, mówię, oglądał pan trener? Oglądałem. Widział pan trener? On robił to. Trener tak, no słuchał. A później wchodziło się na salę i było, Mateusz, pressing na dystansie, lewa ręka pod rywala. I po prostu miał taką swoją bazę, które nikt w stanie nie był zmienić. I tak naprawdę to było jego największą wartością trenera. No jeżeli z drugiej strony, panowie, spojrzymy, to nikt nie będzie kwestionował tego daru, ten bajer, który Andrzej Dzmitruk w sobie miał. Pamiętam, gdzieś tam spogląda w telefon, 8 sekund obejrzał zawodnika. Nie, to lewa ręka, wiesz, trzeba uważać, trzeba się kontrolować i tak dalej. No, miał taką lekkość opowiadania historii, czasem może gdzieś troszeczkę wydumanych. I chcielibyśmy właśnie przypomnieć tą lekkość opowiadania Andrzeja Dzmitruka i to poczucie humoru, które w sobie miał, bo mamy kilka takich cytatów, które też przejdą do historii polskiego boksu. No a tutaj mamy kandydata na też duże wydarzenia pod koniec roku w Polsce. Myślę, że gdzie boksujemy? Gdzie boksujemy? W Gliwicach? Tam nowa Gliwice, nowa hala. Może Nowa Zelandia. Ale pomieści tą publiczność?
wszystko się ukaże. No to myślę, że... Wypkamy. Jak się powieści, to się wszystko wyjści. Dokładnie. Trenerze, co słychać u Artura i u trenera? Ja mogę nie odpowiadać na to pytanie. Ale myślę, że z Arturem to nigdy trenerze nie jest do końca spokojny. No to zależy, ale w każdym razie... Podoba mi się strasznie dyplomacja Andrzeja Gmitruka zawsze. My sobie jakoś dajmy radę, ja zawsze jest takie spazmina. Także... A nerwosan? Nerwosan, także spokojnie, bez przesady damy radę. Wczoraj nie udało się dojechać na trening. Mariusz mówił, że wysłałby bez problemu bilet na Pendolino, żeby tylko Artur dojechał. Powiem krótko, no, Pendolino nie jest nam potrzebne, mamy swój latający dywan, także... Spokojnie dojedziemy. Na pewno dolecieliśmy już do Gliwic, jesteśmy, nikt się nikogo nie przestraszył. Ja troszeczkę pogoniłem paru jego, powiedzmy, fanów, jak to się mówi na sali, bo też lubię ostatnie tygodnie pracować w pokoju, a nie na bazarze Różyckiego, który dzisiaj nie istnieje. Chciałem podziękować dzisiaj za zorganizowanie tej konferencji. Mam duży powód do radości. Po pierwsze, bo Ewa siedzi koło mnie, witam cię serdecznie, a po drugie Artura, po trzecie powiesiłem zdjęcie Mariusza Bacha u siebie w domu. Także jak się rano budzę, Mariusz, to zawsze wstaję i mówię, dzień dobry Mariusz, dzień dobry. Nie, Andrzej, dzisiaj na konferencji prasowej powiedziałeś, że szykujecie, będzie to nowy ring, w jakim będą walczyć, 2x2. No oczywiście zażartowałem, 2x2 był dla nas najlepszy, najlepiej się boksuje w windzie, też można, jeśli ma się mocny cios. Ulew już po tych wszystkich doświadczeniach ringowych dzisiaj jest tą doświadczoną kobrą, to nie jest tak, jest za skroniec, który gdzieś tam sobie biega po lesie. Generalnie no, w całokształcie nie widzę w nim tego czempiona kategorii ciężkiej z tym wielkim prawym, prostym, lewym sierpem i z odgryzieniem ucha tej samej. Już od tygodnia jest tutaj cisza, nie ma żadnych dyskusji, nie ma żadnych wywiadów praktycznie, no poza oczywiście kochaną stacją publiczną. Kochany trener Andrzej Gmitruk, nieodżałowany. Wojtku, już tak kończąc te wspominki Andrzeja, cały czas mówimy, Mateusz Masternak, Maciek Sulencki, boks zawodowy, ale ten boks olimpijski, mówiłeś, Moskwa, 1980 rok. Spod jego ręki wyszli przecież Kazik Szczerba i Krzysiek Kosedowski, oni, którzy tam zdobyli wtedy brązowe medale. Później w 83 roku... Był asystentem, tak, on był asystentem Czesława Ptaka, pomagał. Tak. Potem w 83 on objął kadrę i pamiętam igrzyska olimpijskie w Seulu. Wtedy Andrzej Głota, Henryk Petrich. Cztery medale, także brązowe. Fenomenalne osiągnięcia. Legia Warszawa, którą prowadził 5 razy bodajże tytuł drużynowego mistrza Polski. No i mnóstwo medali też, jakby nie było, bo jeszcze przecież medal mistrzostw Europy, Gajdy, złoty medal z Halle, to też był przecież jego trenerem. Można powiedzieć, że tutaj no dziesiątki medali zdobył jako trener. A potem po olimpiadzie zaraz kontrakty Norwegia, 10 lat pracy w Norwegii. Tam również doprowadził paru Norwegów do tytułu mistrza Europy, do walk o tytuły światowe. Zresztą to się spotkaje z Andrzejem Gmitrukiem po dwóch stronach barykady, prawda? Tak, to prawda. W roku 90 albo 91 w Kopenhadze na turnieju, gdzie właśnie on wyprowadzał swojego zawodnika i mówi do mnie takim humorem, mówi, Wojtku, mówi, dzień wcześniej rozmawiamy. Mówi, słuchaj, walczy z moim zawodnikiem, powiem ci, słaby jest, także spokojnie, nie musisz się bardzo sprężać, także spokojnie sobie z nim poboksuj 3 rundy. I tak było. I tak było. Przypominamy, drodzy Państwo, jutro wypadnie ta druga rocznica śmierci Andrzeja Gmitruka, którego wspominać będziemy na pewno przez następne lata. Oczywiście będziemy o boksie rozmawiali w dalszym ciągu. Dziękujemy za tę część Mateuszowi Masternakowi. Kłaniamy się, Master, pięknie i widzimy się 4 grudnia w Łodzi na twoim kolejnym pojedynku zawodowym podczas gali Knockout Boxing Night. Pozdrawiamy serdecznie, jesteśmy, Mateusz, w kontakcie. A my lecimy, drodzy Państwo, dalej, bo mówiliśmy o tym boksie olimpijskim, tym boksie, który jest tak bliski sercu, był Andrzeja Gmitruka. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co nas czeka już w piątek na antenie TVP Sport. A cóż nas czeka w piątek na antenie TVP Sport, czy już jutro tak naprawdę? Szanowni Państwo, po raz 91 w historii pięściarze walczą o tytuł mistrza Polski. Mówimy tutaj o boksie olimpijskim. Stąd też takie przejście przez Andrzeja Gmitruka, kiedy wróciliśmy do boksu olimpijskiego. Jutro wielkie finały, które oczywiście zobaczą Państwo na antenie Telewizji Polskiej, a żeby wprowadzić nas w ten nastrój, żeby pokazać, co do tej pory ewentualnie działo się na ringu w Wałczu, bo to w Wałczu są te przecież mistrzostwa polskie. No, proszę zobaczyć. Największą wartością trwających Mistrzostw Polski Seniorów w boksie jest fakt, że udało się je w obecnej sytuacji epidemicznej zorganizować, na czas przygotować i przeprowadzić. Spora w tym zasługa znakomitej współpracy na linii Polski Związek Bokserski Miasto Wałcz. Niestety musimy
bez udziału publiczności te mistrzostwa organizować. Chcemy w tym roku jeszcze zorganizować Mistrzostwa Polski juniorek i młodzików, tak żeby we wszystkich kategoriach imprezy centralne były zorganizowane. Uwielbiamy bokserów, zresztą Krzysiek Głowacki, rodowity wałczanin. Serducho nasze bije za każdym razem, kiedy Krzysiek wychodzi na ring. Liczymy, że 12 grudnia pas wróci do Wałcza tak naprawdę i trzymamy głęboko kciuki. Do wyjątkowych pechowców imprezy należy na pewno zaliczyć Mateusza Polskiego. Bokser z Karlina pewnie wygrał swoją walkę ćwierćfinałową, był faworytem kolejnej. Niestety, złamany kciuk plany pokrzyżował. Wczoraj odniosłem kontuzję podczas walki. No niestety, to jest zdarzenie losowe. Przyjechałem tutaj, żeby zdobyć złoty medal, ale kontuzja mnie wykluczyła z tego. I może dlatego w tej samej kategorii wagowej do 63 kg drugi pojedynek półfinałowy był jedną z najciekawszych walk dnia. Nasz kandydat na igrzyska Damian Durkacz skrzyżował w nim rękawice z 19-letnim Filipem Szpakowskim, studentem pierwszego roku Wojskowej Akademii Technicznej. Filip rozpoczął bardzo dynamicznie, wyjątkowo odważnie, ale dwukrotnie nadział się na takie kontry broniącego tytułu mistrzowskiego Durkacza, że był liczony. Mimo tego nie zrezygnował z walki do końca, ale podobnie jak w mistrzostwach młodzieżowych uległ faworytowi. Damian mnie trafił w pierwszej i drugiej rundzie czysto prawym krzyżowym. No i zgasło mi światło, ale no nie poddałem się i wiedziałem, że walka trwa 9 minut i zawsze może się to skończyć inaczej. Panie się pokazał, bo ja miałem z nim okazję walczyć na młodzieżowych, teraz na mistrzostwa Polski, no to ciężej mi było, dużo ciężej. Teraz troszkę inną taktykę obrałem, no i troszkę łatwiej, ale naprawdę chłopak ma charakter i 3 rundy, no cały czas musiałem pracować, bo jakbym jeszcze przez chwilę przespał, to mógłbym ją polować jakimś mocnym ciosem. Niezłe wrażenie zrobił też w kategorii do 75 kg Bartosz Gołębiewski, który pokonał jednogłośnie na punkt Aleksandra Berezewskiego i w starciu tytuł walczyć będzie z Mateuszem Goińskim. Widziałem przeciwnika walki wszystkie, widziałem na co go stać i wiedziałem właśnie, że ten jeden cios może być decydujący z jego strony, także cały czas szczelniej bym przygotowany na jego ataki. W finałach warto też będzie zwrócić uwagę na kategorię 91 kg. Tu z doświadczonym Tomaszem Niedźwieckim z Kielc zmierzy się Mateusz Bereźnicki, który od lat trenuje na Wyspach. Obdarzony jest znakomitymi warunkami fizycznymi, a z dwukrotnym mistrzem świata w kickboxingu Mateuszem Kubiszynem wygrał bezapelacyjnie. Już jutro ruszamy do Wałcza od godziny 19.20 dokładnie. Będziemy na antenie TVP Sport. 8 pojedynków, 8 walk o złote medale. Damian Durkacz, Maciek, to jest taka postać, która wzbudza naszą nadzieję, bo nawet na tych krótkich fragmentach, które obserwowaliśmy, widać, że to jest chłopak z naprawdę dużą dozą talentu. No dokładnie tak, ja słyszałem dużo dobrych i ciepłych słów na temat Durkacza. Szczerze nie widziałem go w ringu nigdy, szczerze mówiąc, ale po prostu nie kojarzę. Natomiast tutaj, no tak jak mówię, zewsząd mówią, że Durkacz taka perełka jest nasz amator, w sumie chyba najlepszy nasz amator. No i trzeba trzymać kciuki tak za niego, bo on zbyt tych amatorów za dużo dobrych nie ma. Niestety, coraz mniej można powiedzieć, z każdym rokiem jest coraz gorzej. Tego nabytku bokserskiego świeżego, nowego nie ma. Nie ma zainteresowania, nie ma zaangażowania też, myślę, trenerów federacji tutaj, jeżeli chodzi o okręgowe związki bokserskie. Słabo to wygląda. Mm-hmm. Jeżeli popatrzymy na ten zestaw tych par finałowych, to jak mówię, zaskoczenia tutaj nie ma, poza tym faktycznie może tą kontuzją Mateusza Polskiego, bowiem ostrzyliśmy sobie tak troszeczkę zęby, bo mieliśmy okazję obserwować wielki finał Damian Durkacz, Mateusz Polski. Kapitalna walka to było w Opolu między tymi dwoma zawodnikami. Wojtek, jeżeli tak popatrzymy na ten zestaw par, to w twojej ocenie, które ewentualnie te walki, pojedynki finałowe? 7-5, Bartek Gołębiewski i Mateusz Goński doskonale znają się przecież ze zgrupowań kadry? Tak, oczywiście doskonale się znają i tutaj no, myślę, że jeden i drugi robi postęp. Mało, powiedzmy delikatny, ale postęp do góry idą. Więc tutaj ta walka będzie na pewno, i tutaj zwycięży ten, który wyciągnie wnioski, bo oni pewnie walczyli ze sobą może nawet 10 razy. Druga taka z tych ciekawszych pojedynków to właśnie Durkacz. Ja liczyłem, że z Polskim spotka się w finale, ale tutaj no, kontuzja, przykra kontuzja Polskiego. Szkoda, bo to jest mój taki faworyt, naprawdę. Bo jest, uważam, zawsze skoncentrowany, wysoko ręce. No i tak, że tutaj on był moim faworytem. Ale no tutaj Durkacz walczy z Wojtasińskim, którego bardzo dobrze znam z Wrocławia i pozdrawiam. Chłopak, który robi niesamowite postępy. Ciekaw jestem, jak jutro będzie. To prawda. No to może być naprawdę ciekawy pojedynek. Będzie oczywiście kategoria super ciężka. Oskar Safarian, Damian Knyba. A te rekomendacje Wojciecha Bartnika. 9 razy z rzędu mistrza Polski. Niewiarygodne. No to dzisiaj jest po prostu nie do powtórzenia. Jakby teraz Wojtek sobie poradził, jak gdyby wyszedł. Myślę, że strefa medalowa w super ciężkiej mogłaby być. Tak, realnie oceniasz?
No, myślę, że tak. Problem. Nie mamy co do tego absolutnie wątpliwości. Jedziemy, drodzy państwo, dalej. Przejdziemy teraz już do boksu zawodowego. Tymex Boxing Night 14, a więc gala boksu zawodowego. Szydłowiec, co państwo doskonale widzieli, 21 dzień listopada. Zresztą generalnie ta sobota, jeżeli mówimy o boksie zawodowym na antenie Telewizji Polskiej, zapowiada się arcyciekawie i przebogato, o czym oczywiście powiemy. No ale wracając, Damian Wrzesiński versus Luis Angel Viedas, to będzie walka wieczoru. Dla Damiana Wrzesińskiego trzecia obrona pasa międzynarodowego mistrza Polski w kategorii lekkiej. No i wiemy, jakie są aspiracje, jak Damian Wrzesiński chce się rozwijać, jak chce iść troszeczkę wyżej, no to takiego rywala, jakim jest Viedas, no to trzeba w pokazowy sposób pokonać. Jeśli mogę, to... Proszę. Myślę, że tak, wszystko przed nim. Rywala ma dobrego, bo to są południowcy, oni prezentują styl bardzo wymagający dla swoich przeciwników, ale podejście właśnie Wrzesińskiego jest niesamowicie profesjonalne. To, co on robi, ja go obserwuję od pewnego czasu, w momencie, kiedy kiedyś tarczowałem go, było to, nie wiem, 6 lat temu, a teraz robi gwałtowne postępy, bardzo wierzy w to, co robi, ma wspaniałych trenerów, no i pomoc taką, że po prostu może się skupić tylko i wyłącznie na pracy, na treningu. No fachowe podejście bez wątpienia Damiana Wrzesińskiego. O czym świadczy to, że Damian jest z nami, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami przed tym pojedynkiem. Witamy cię, Damian, pięknie. No witam was również wszystkich serdecznie, również gości studiu, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Zobacz, jaka energia górskiego. Zobacz, co już powiedział. No właśnie, Damian, zdradź nam szczegóły. Skąd ta energia? Jutro ceremonia ważenia, a ty, widzę, nie jesteś zmęczony, jesteś przygotowany, czyli sytuacja jest pod kontrolą, waga już jest praktycznie zrobiona, jak się domyślamy, tak? Nie. Ja generalnie bardzo profesjonalnie, tak jak trener właśnie Bartnik przed chwilą powiedział, że ja bardzo profesjonalnie podchodzę do przygotowań i też wagę na ostatnią chwilę zawsze robię. Czyli jeszcze jakieś, podejrzewam, 2 kg jeszcze mi zostały, ale to do jutra, do 18 godziny mam czas, tak więc jeszcze wagę ze spokojem zrobię. A dlaczego jestem taki naładowany? No ja generalnie też późno chodzę spać już tak na 2 tygodnie przed walką, bo mam teraz te walki wieczoru, czyli walczę dziś koło 23 godzinie. Tak więc staram się też o tej godzinie nawet kończyć czasami treningi i nawet późno chodzę spać po to, żeby już być naładowanym właśnie o tej godzinie. Co słychać bardzo wyraźnie zresztą, że jesteś, że ta energia aż kipi w tobie, ale kumuluj i daj dopiero jej ujście w ringu. Luis Angel Viedas, pięściarz z Meksyku, 26 zwycięstw, 9 razy wygrywał przed czasem. Powiedz, Damian, rozpracowany, ile wariantów, 100% zrealizowany plan przygotowawczy? Tak, ja tam z moim trenerem Mariuszem Koperskim praktycznie ufam mu w 100% i wszystko to, co robimy na treningach, to ja wiem, że po prostu, że to wszystko w ringu pokażę, to co trzeba pokazać, to co trzeba będzie pokazać, to pokażę i na wszystko jestem przygotowany, w zależności od tego, co rywal zaprezentuje, to ja na wszystko będę gotowy. Słuchaj, Damian, cieszy nas fakt taki, że na telewizorze oglądasz magazyn Ring, bo widzę odbitkę. To jest jedna dobra informacja. Druga informacja jest taka, że ostatnio znokautowałeś Otto Gameza i zrobiłeś to naprawdę efektownie. I podejrzewam, że pięściarz jest na fali, że pięściarz po jednym dobrym zwycięstwie chce kolejnego triumfu przez nokaut. I pewnie powiesz, że się nie mylę. Znaczy ja się generalnie nie nastawiam na nokaut. Jeżeli trafię rywala, to na pewno będę chciał wykorzystać jak tylko się da taką okazję i na pewno fajnie jest wygrać przed czasem. Ostatnia ta walka właśnie wygrana przed czasem dała mi na pewno wielką satysfakcję i jeszcze bardziej mnie zbudowała do ciężkiej pracy, bo to tak znikąd się nie biorą te walki, te moje zwycięstwa, tylko to jest wszystko poparte bardzo ciężką pracą i każde takie zwycięstwo właśnie jak ostatnio z Otto Gamezem jeszcze bardziej mnie tylko motywują do cięższej pracy. Wiesz co, ale natomiast rzecz, która jak gdyby mi się rzuciła w oczy, co jest bardzo dobre i co ci się, uważam, udało, biorąc pod uwagę aktualny ten okres pandemii koronawirusa i te wielkie trudności. Boksujesz średnio co 4 miesiące, więc to jest no okej tempo. No ja też jestem bardzo zadowolony.
trzecia moja walka w tym roku, tak więc no myślę, że lepiej chyba nie mogę sobie wymarzyć tego roku. Dobrze, Damian, nie zatrzymujemy cię, idź spać, wypoczywaj, bo w sobotę widzimy się w Szydłowcu i będziemy twój pojedynek oczywiście obserwowali. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrów rodzinę, widzimy się w sobotę i czekamy na dobry pojedynek. Kłaniamy się nisko, do zobaczenia. Pozdrawiam również. Wszystkiego dobrego, panowie również pozdrawiają. Przypominamy, sobota od godziny 19.15 Galatymex Boxing Night. Zobaczmy, co przed nami dokładnie, no bo Wrzesiński, Wiedas, to jest to, na co czekamy. Łukasz Maciec wraca po długiej przerwie, po pewnych problemach życiowych, powiedziałbym. Zmierzy się z Markiem Andryskiem z Czech. To też jest ciekawy pojedynek, bo ten Andrysek to jest kawał solidnego, wydaje się, pięściarza. Gibadło Stanisławski, dwóch niepokonanych, no i małe jeszcze kilka innych. Małe udowodnienia ma choćby Oskar Kapczyński, który na wraca po reszcie i też będzie chciał się pewnie budować i pokazać. Solidnie to wszystko się zapowiada oczywiście z walką wieczoru Damiana Wrzesińskiego z Łysem Achlerem Wiedasem. Tak to będzie wszystko wyglądało i już teraz zapraszamy oczywiście na tę bezpośrednią transmisję z Szydłowca. No ale oczywiście to nie koniec emocji związanych z tym niesamowitym weekendem, bo w piątek Mistrzostwa Polski, w sobotę będzie Galatymexu. Później po pojedynku Damiana Wrzesińskiego zobaczą Państwo starcie Conora Bena, a więc niepokonanego pięściarza z Wielkiej Brytanii, syna legendarnego Nigela Bena, który zmierzy się z Sebastianem Formellą. To jest chłopak urodzony w Polsce, ale reprezentujący Niemcy. Tylko jedna porażka z Seanem Porterem i to zaraz po walce wieczoru w Szydłowcu będziemy przenosili się do Londynu, żeby obserwować walkę Ben Formella. I myślę, że to będzie coś ciekawego, bo Ben jest w zasadzie taką wschodzącą gwiazdą tego brytyjskiego boksu. Stawką tego pojedynku będzie pas WBA Continental w kategorii półśredniej. Pasa tego będzie bronił Conor Ben, a więc te fajerwerki w ringu gwarantowane. Ale to nie koniec, szanowni państwo, jeżeli mówimy o galach boksu, bowiem chyba już przyzwyczailiśmy po trosze, Piotrek, naszych widzów i kibiców boksu do tego, że podróżujemy w zasadzie po całym świecie. Jeżeli dzieje się coś ciekawego, no to my staramy się tam być. Dokładnie, dlatego ja spoglądam na tę mapę, żeby tutaj się nie pogubić, bo jeszcze po Londynie będziemy, drodzy państwo, od godziny pierwszej, czyli w nocy z soboty na niedzielę w Los Angeles, gdzie pokażemy galę Premier Boxing Champions. Galę, w której w głównej walce wieczoru zwierzy się Javier Fortuna z Antonio Lozadą. Javier Fortuna to jest były mistrz świata kategorii superpiórkowej, czyli reasumując, od 19.15 w sobotę zaczynamy, skończymy pewnie koło godziny 3.30 w nocy, a jeszcze w piątek od 19.20 Mistrzostwa Polski w Wałczu. Wszystko się nam to pięknie zgadza. Jakby tak zgadza. Wszystko zsumować razem, 8 godzin boksu na antenie telewizji polskiej TVP Sport. Naprawdę warto pozostać z nami. Zatrzęsienie pięściarskich emocji. Od Szydłowca po Los Angeles. Na dobry początek gala Tymex Boxing Night i Damian Wrzesiński, który wspina się w hierarchii wagi lekkiej. W Londynie na ringu pojawi się Niemiec z polskimi korzeniami, Sebastian Formella. Na koniec najlepszy boks prosto z Kalifornii. Wieczór z boksem. Sobota od 19.15. Wiemy już doskonale, co robimy w piątek, co robimy w sobotę, ale nie wiemy, drodzy państwo, co robi Mariusz Wach, który 12 grudnia zmierzy się z Hughem Furym. A żeby tę zagadkę rozwikłać, to przenosimy się do Mariusza Mrocznego Wacha. Witamy, Mariusz, pięknie. Jak tam, Mariuszy? Bardzo śpiący, czy nie? Nie, ja tak samo jak niektórzy jeszcze nie śpią, bo pewnie gdzieś tak koło tej godziny będę właśnie walczył, tak? To więc tak samo już się nastawiam. Nastawiam się na to, żeby wyjść i dać sobie wszystko. Mariusz, no nie śpisz, bo oglądasz magazyn Ring. To jest sprawa oczywista. Nie śpisz, bo 12 grudnia zmierzysz się z kuzynem Tysona Fury'ego, Hughem Furym, na tej dużej gali w Londynie. Joshua Pulev, Głowacki, Okoli i Wach Fury. Powiedz nam, co zrobić, żeby tego Fury'ego, który tak ładnie po ringu ucieka, pokonać? Trzeba zadać więcej czasu od niego. To słusznie. No brawo, brawo, tak. I co jeszcze? Nie no, wejść na pewno, wejść na pełnym gazie, nie mieć nic do stracenia po prostu w tej walce, tak. Pokazać dobry boks. Wiadomo, on będzie lżejszy, mniejszy. Gdzieś tam w tych pierwszych rundach zmęczyć go, naprawdę dobrze go zmęczyć. I myślę, że ja będę przygotowany świetnie kondycyjnie do tego pojedynku. Że na te 10 rund będę miał gazu dużo i że w późniejszych rundach
zdominować ten pojedynek. No właśnie, Mariusz, bo kiedy się czyta ewentualne wypowiedzi, też wpisy brytyjskich kibiców, kiedy tak się patrzy na ten, co mówią, no to generalnie mówią tak, że Mariusz Wach będzie bardzo statyczny i tak naprawdę to Huey Fury będzie tym aktorem, który będzie tańczył, który będzie Mariusza Wacha obijał. Powiedz, jak przygotowujesz się w takim razie do tej walki, żeby to jednak miało troszeczkę inny wygląd, inny obraz? Na pewno wcześniej zaczęliśmy taki okres pracy dynamicznej, tak? Wszystkie teraz elementy, które wykonujemy na tarczy, na workach, na sparingach, wykonuję bardziej dynamicznie, tak? Więcej przyspieszeń, te uderzenia dynamiczniejsze, tak? Bo w poprzednich walkach trochę później to zaczynaliśmy, teraz zacząłem to wcześniej, więcej już takich biegów, sprintów po prostu, tak? Żeby mieć naprawdę tej więcej tej dynamiki od początku tego pojedynku. Wiem, że kibice oglądali te moje pojedynki i tak każdy myśli, tak samo pewnie będzie myślał mój przeciwnik, że wyjdę taki ospały, ale naprawdę chciałbym go troszkę, wiesz, oszukać w tym ringu. No, chciałbym cię zaskoczyć, dokładnie zaskoczyć i będę musiał to zrobić, żeby chcąc myśląc o zwycięstwie, będę go musiał czymś zaskoczyć. I właśnie w ten sposób, wiesz, wyjdę zdecydowanie. Na pewno ta walka będzie mnie kosztowała znowuż mnóstwo zdrowia, ale jestem w stanie, sam w to wierzę, że jestem w stanie go pokonać. Wojtek Bartnik, tutaj siedzący w naszym studio, przytakuje, zgadza się z Mariuszem Wachem. Czyli plan przygotowań, Wojtek, dla Mariusza wygląda sensownie. Ja myślę, że Piotr Wilczewski znakomicie to przygotował, bo to, co Mariusz mówi, dynamikę, wyeksponować tą szybkość, żeby to zrobić, to trzeba robić właśnie krótkie, dynamiczne ćwiczenia. Piotr pewnie to robi, bo... Ale młody chłopak jest. Mariusz ma dopiero ile? 20 plus 20. Więc ja myślę, Mariusz, to jest dobry wiek, bo ja w wieku 40 lat jeszcze toczyłem pojedynki i zadawałem mnóstwo ciosów. Więc ja myślę, że właśnie tutaj, ja myślę, że też musisz być bardziej rozgrzany. Musisz wejść od razu z tym takim rozpędem do pierwszej rundy. A propos tego rozgrzania. No mów, Mariusz, mów. No. Nie, no mówię, żeby Wojtek wracał do ringu jeszcze. Tak, tutaj... Tak dynamicznie mówię, tak? Wojtek mówi, że jesteś rozgrzany, a ja powiem, że ty jesteś bardzo gorącym towarem, bo tak naprawdę byłeś, nie wiem, gdzieś tam linkowany i z Tysonem Furym i gdzieś z Tony Yoką i z Agitem Kabajelem i z Manuelem Czarem i ostatecznie wyszło na Huey'ego Furego. Ale wszystkie te nazwiska naprawdę gdzieś tam przychodziły zapytania, więc... W świecie nazwisko Wacha jest wiadomo, że to każdy chce sobie sprawdzić swojego zawodnika na moim nazwisku, ale ja jeszcze naprawdę nie powiedziałem ostatniego słowa i mam chęci do tego treningu. Przyjeżdżam na obozy, naprawdę ciężkie obozy. Latam z tymi młodzieniaszkami po górach. Wiadomo, że tam jestem z tyłu, tak, ale zawsze dobiegam. Wszystko na równo z nimi robię, tak. Więc mam chęci, zdrowie, nic mi nie dokucza żadna kontuzja. Mam zabawę po prostu, z tego sportu mam zabawę. Chcę się bawić tym sportem jak najdłużej po prostu. Słuchaj, Maciek, ja mam do Maćka taką uwagę. Zobacz, jak Mariusz jest rozchwytywany, ile tych ofert. Trzeba na delikatny kurs PR-owy do Mariusza pójść i wiesz, i karuzela nabierze rozpędu. No, to jest jakaś koncepcja. No to widziałem właśnie, że Mariusz to jest trash talking. Preferuję na Twitterze, nie poznaję go. Dobrze, nie, fajnie. Ja zawsze myślę, że Mariusz jeszcze będzie długo boksował, długo, wróży mu długą karierę i jeszcze wydaje mi się, tak jak tutaj Mariusz powiedział, że jeszcze nie powiedział z niego słowa. Wydaje mi się, że z takim Fury może spokojnie zaboksować, no, tylko żeby po prostu wyszedł przede wszystkim agresywnie i zadawał dużo ciosów i naprawdę Huey'ego można złamać. Ja mu życzę, przepraszam, jeszcze jednej rzeczy, żeby stoczył brzydką walkę, ale żeby ją wygrał. Bo to jest bardzo ważne też, żeby właśnie przełamać się, bo ostatni pojedynek był ładny, ale przegrany. Mariusz, jakby ci się udało wejść w ten pojedynek. No, Mariusz, jakby ci się udało wejść w ten pojedynek, tak jak z Dillianem White'em, gdzie wszedłeś i to się zaczęło. Tak, muszę wejść, tak właśnie muszę wejść, muszę, wiesz, bardzo dobrze się rozgrzać na tej rozgrzewce przed walką. Skoncentrowany i pierwsze dwa ciosy będą decydowały o całym pojedynku. Jak dobrze wstrzelę się, tak samo jak na sparringa mam, że pierwsze dwa, trzy ciosy wejdą i zdecydowanie to już później cały sparring mi fajnie idzie. Tak samo jest w walce. Jak wstrzelę się w tą walkę, dobrą rozgrzewkę zrobię,
spocę się mocno na tej rozgrzewce. I ta walka idzie fajnie. Nie no, powiem ci, Mariusz, naprawdę jesteś dzisiaj zdecydowany, jesteś ostry, dynamiczny. Jeżeli tak będzie, można go 12 porównać grudnia, chyba z Damianem Brzesińskim, ta energia, to która my będziemy wiesz, tak naprawdę... Chcę kończyć, bo chcę mi spać. Dobra, Mariusz, nie trzymamy, idź spać, my też zaraz idziemy spać. Trzymaj się, widzimy się, jesteśmy w kontakcie, pozdrawiamy cię pięknie. Nie, Mariusz, trzymaj się. Dobrze, Mariusz nas pogonił, pora iść spać, panowie. Idziemy zatem spać. Magazyn Link dobiega końca. Wojciech Bartnik, dzięki śliczne. Maciek Sulęcki, dziękujemy pięknie. No i my też, Sebastian, idziemy spać. Zobacz, nie pociągnęliśmy za język Maćka Sulęckiego, prawda? Na temat jego damy radę następnym razem. Ale zobacz, jak mu brwi podskoczyły. Dziękujemy pięknie państwu za uwagę. Kłaniamy się nisko. Piotr Giełło. Sebastian Szczęsny. Do usłyszenia i do zobaczenia. I pamiętajmy, sobota, a w zasadzie piątek, mistrzostwa, finały Mistrzostw Polski. Sobota, gale na antenie TVP Sport. Zapraszamy. I machamy serdecznie, jak w familiadzie. Pozdrawiamy.